Cześć, witam. Za chwilę pokażę Wam zdobycze ze Scoop Shopu, ale na początek taka prośba. Jak zwykle o tej porze przyjeżdżała tu, do pensjonatu Orzeł. Przepraszam, ale poleciałam Młynarskim, a nie o to mi chodziło. Jak zwykle o tej porze ukazywały się co roku, o tej porze, czyli pod koniec roku, ukazywały się kryminały angielskie, morderstwo w święta, świąteczne kryminały angielskie. A to morderstwo w święta, a to zagadka w bieli, a w tym roku nie widzę jakoś zapowiedzi. Może Wy dostrzegacie lepiej ode mnie, więc proszę o podpowiedzi. Morderstwo świąteczne w starej, dobrej Anglii. A teraz zdobycze ze Scoop Shopu. Co? Najpierw sekcja czeska i takie dwie książki. Rok koguta, Teresa Bołczkowa. Rok koguta przedstawia swoje doświadczenia związane z wychowaniem dwóch adoptowanych romskich chłopców, którzy u progu dorosłości nieuchronnie zaczynają zmierzać w stronę społecznej i moralnej degeneracji. No, znowu trudny temat, ale ponoć książka świetna, więc oczywiście już proszę o opinię na temat tych Scoop Shopowych zdobyczy. I znowu czeska książka, Anna Zonowa, Kara i Nagroda. Wieś w górach. Jeszcze niedawno zamieszkała przez czeskich Niemców i bohaterowie, których życie zostało z tym miejscem w jakiś sposób związane. To historia opowiedziana z perspektywy czterech postaci. Czyli Anna Zonowa, Kara i Nagroda. Co to jest? A, Paula Kotzca. Jak być człowiekiem? Bardziej ludzkie niż człowiek może być tylko zwierzę. Paula Kotzca, myślałam, że jest Włoszką, ale nie. To jest pisarka angielska. Mieszka w Londynie. Dobrze. Pewnej letniej nocy Mary wraca do domu i znajduje na schodkach niemowlę. Czy to ona ukradła je sąsiadom? Czy podrzuciła je matka dziecka cierpiąca na depresję porodową? A może jest to dar od pewnego stworzenia, które zajmuje coraz więcej miejsca w życiu Mary? Tak zaczyna się historia niecodziennego uczucia osadzona w nękanej przez lisy londyńskiej dzielnicy. Zresztą autorka też mieszka w Londynie i ma ogród pełen lisów. Czy ktoś czytał, jak być człowiekiem Paula Kotzca? Tak. Christiana Moreau, Czerwony kaszmir. Trzy kobiece losy połączone czerwoną nicią. Drogocenną kaszmirową przędzą. Toskania. Alessandra sprzedaje w swoim buciku wełniane wyroby. Mongolia. Balorama wychowała się w rodzinie koczowników zamieszkujących górzyste stepy. Z Toskanii do Mongolii i odwrotnie. Co tam? Kryminał. Oczy zachodzące szkarłatem. W odściętym od świata pensjonacie sprawiedliwość wyznacza nowe zasady. Wojciech Czernek. Kupiłam ze względu na okładkę, bo podobno zimy ma w tym roku nie być, więc okładka mnie oczarowała. Z dala od cywilizacji u podnóża gór wyrósł ośrodek wypoczynkowy, a w nim kilkoro ludzi uwięzionych przez zamieć śnieżną, znanych tylko wyłącznie sobie. Strach, niepewność i morderstwo. No było, ale zawsze warto przeczytać. I w tym momencie mam pytanie, bo nie wiem, jak to będzie z rosyjską zimą w tym roku. Nie wiem, co tam Asia postanowi. Pewnie nie będzie. W związku z tym ja proponuję islandzką zimę. W sensie skandynawską zimę. W sensie zimę zimną.
i Śnieżną. Co wy na to? Następnie, co ja z tym następnie? Susan Fletcher, Ostry Gojady. A, kupiłam ze względu na tytuł i tajemniczą okładkę. Amy leży pogrążona w śpiączce. Jej starsza siostra Moira przychodzi do niej wieczorami, siada przy łóżku szpitalnym w pokoju i wyznaje swoje winy. Przyznaje się do dziecięcego egoizmu i tak dalej. Co tam ona otrzymała? A nie, to nie, to nie ta powieść. Urodzona w Birmingham. Co to? Poniekąd kryminał. Andrzej Sawicki, pierwszy glina. Przepraszam, ale znowu ten, miziałam Jacusia. Jak ja go miziam, to w niektórych filmach bardzo nos pocieram. No, bo te mizianie tak mi robi. I teraz, w grudniu 1807, to składa się z dwóch mini powieści i w marcu 1808 roku, to jest początek policji kryminalnej w Polsce. To było ówcześnie Księstwo Warszawskie, tak, bo to Napoleon, chyba że się mylę, a więc początek tej, jak mówię, policji kryminalnej w Polsce. Czytałam kiedyś pamiętniki Widoka, a Widok to był pierwszy policjant z kolei w Paryżu, we Francji. Zobaczę, jak to się sprawdza w polskich realiach. A więc pierwszy glina, Andrzej W. Sawicki. O, i teraz dwie książki, bo mi się zachciało co? No, takiego tego, Wersalu. I pierwsza książka jest taka. Przed Wersalem. Intrygi, miłość na dworze Ludwika XIV, Karlin Cohen. I co tu my mamy? To fascynująca opowieść osadzona w czasach Ludwika XIV, najsłynniejszego monarchy Francji, zwanego Królem Słońce. Na świetnie zarysowanym tle historycznym poznajemy potężny dwór królewski z jego codziennymi ceremoniałami, obowiązkami i rozrywkami. No i właśnie to mnie interesuje, te obowiązki, codzienność w Wersalu. No taka, jakaś ta, no wiecie co mi się... I sobie pomyślałam tak, aha, oni mają Wersal i tamtą, jak ona, Marię Antoninę, a ja też zobaczę, jak u nas życie codzienne w pałacu wyglądało. I tutaj książka Świat Królowej Marysieńki, Kornelia Stepan. I co tutaj my mamy? Oddaję głos wyjątkowej kobiecie, by pokazać to, co umyka historykom. Lato 1647 roku. Młoda Maria Kazimiera, przyszła królowa Marysieńka. Najlepiej przedstawił ją w swoich listach ten Jan III Sobieski, ale zobaczymy, co tutaj autorka wymyśliła. Świat królowej Marysieńki. Jaki to był świat? To przed bitwą pod Wiedniem jeszcze, więc zobaczę, jaki to był świat. No i teraz, kiedy zobaczyłam tę okładkę, no to sobie myślę tak. Lata 60. w Polsce, a okładka, a tytuł jest intrygujący. Monika Małkowska, Życie na przekąskę. Pustki w sklepach, pełnia w kulturze, czyli opowieści nie tylko z PRL. W telewizji, tak, na straganach nic nie ma i nasza Monika Małkowska wiąże to z, jeżeli w sklepach spożywczych niczego nie było, no to trzeba było wymyślać. Młode pokolenie nie zna tam robionej w domu czekoladopodobnej czekolady, czy bloku czekoladowego, czy schabowych z liści pokrzywy. I pani tu łączy pewne tematy z przepisami na potrawy, które w tym czasie gotowała. Natomiast na przykład jasnopka, sałata jogurtowa i kotlety schabowe z kapusty na kwaśno. Nie, z kapustą na kwaśno. Omlet a la pizza.
duszony schab i sałatka przymilna, ale ten schab był zawsze schabopodobny, więc zobaczę, jak to się czyta i na pewno podaruję mojej teściowej, bo ona w tamtym czasie to prezentowała swój najwyższy kunszt kulinarny, robiąc coś z niczego. A więc Monika Małkowska, Życie na przekąskę. I teraz ta seria Sonia Draga, ta seria płócienna, w której ukazywała się Delphine de Vigan i inne francuskie pisarki. I tu mam tak, Justine Levy, Córka zła. Powieść nominowana do Nagrody Goncourtów w 2009 roku, kiedy Louise dowiaduje się, że jest w ciąży, wpada w popłoch. Nie wie, czy dorosła do tego, aby być matką, dobrą matką. Jej matka bowiem, no, nie była dobra, a teraz choruje na raka i córka się nią opiekuje. Czyli dylematy matek, córek, depresji poporodowej. Jeżeli ktoś czytał, to proszę, Justine Levy, Córka zła. No i na koniec Gruba z Grubacha. Z taką okładką, banalne co powiem, ale przecudną. I napisała ją Rachel Kadisz, Ciężar atramentu, poruszająca, świetna literacko powieść, bogata w historyczne detale. Laureatka National Jewish Book Awards, czyli żydowskiej, nagroda żydowskiej, przyznana pewnie w Izraelu. Triumf kobiet o wyjątkowych ambicjach i niezwykłym talencie. Fascynująca powieść historyczna o dwóch kobietach, których losy dzielą stulecia. Osadzona w Londynie lat 60. XVII wieku oraz współczesna powieść Splata. Losy Esther i emigrantki z Amsterdamu oraz Helen Watt, chorej profesor historii, zafascynowanej spuścizną żydowską. Oczywiście to jest coś innego. Tu była Toskania i Mongolia, a tu są dwie kobiety również na przestrzeni wieków. Zobaczymy, o czym jest. Grubaśna, ale apetycznie wyglądająca. Czyli to były zdobycze ze Scoop Shopu. Jeżeli macie pomysły, znaczy co do kryminałów świątecznych angielskich, to proszę o podpowiedź. Oczywiście co, komentujcie i dziękuję, do zobaczenia.